Na dzień dzisiejszy rzeczywiście przeznaczyliśmy chyba kwotę 100 tysięcy złotych na uporządkowanie tego terenu. Jak Państwo pewnie wiecie, jest to teren przeznaczony pod sztandarową inwestycję w tamtej kadencji, to jest pod budowę nowego ośrodka szkolno-wychowawczego, zwanym SOSW. Na dzień dzisiejszy go uporządkowaliśmy ze względów bezpieczeństwa. Jest to trasa przejściowa dla uczniów, którzy udają się z internatu na pływalnię i z pływalni do internatu. No, zachodziło niebezpieczeństwo i prawdopodobieństwo, że mogłoby się coś przydać, że to było jedno wielkie chaszcze. Mieliśmy sygnały od Straży Miejskiej, od policji, że przebywają tam osoby bezdomne i z różnych patologii. Obawialiśmy się o bezpieczeństwo. W związku z tym wyczyściliśmy ten teren, uporządkowaliśmy go, co świadczy o tym, że nie zapomnieliśmy o sztandarowej inwestycji, jaką jest budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.